Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 11 marca 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty finansowania dłużnego. Mimo, iż w artykule 15c ust 12 ustawy o CIT wprost wskazane jest, iż do kosztów finansowania dłużnego zalicza się część odsetkowo rat leasingowej, to istnieje wątpliwość co do tego, czy przepis ten będzie miał zastosowanie również do części odsetkowej rat leasingowych w przypadku leasingu operacyjnego. W wydanych w 2018 roku interpretacjach organy podatkowe zajmowały stanowisko, iż niezależnie od rodzaju leasingu, ograniczenia wynikające z artykułu 15C ustawy o CIT Będą miały zastosowanie do części odsetkowej raty leasingowej, zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2019 roku, w którym podkreślił, że niewątpliwą cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest rozbicie raty leasingowej na ratę kapitałową i odsetkową. Okoliczność ta wraz z treścią dyrektywy ATAD, w której to mowa o leasingu finansowym. Sprawia, iż w artykule 15c ust. 12 ustawy o CIT ustawodawca odniósł się tylko i wyłącznie do leasingu finansowego, a zatem nie można objąć dyspozycją tego artykułu płatności z tytułu leasingu operacyjnego. Obniżenie wkładu w spółce jawnej a podatek dochodowy. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 marca bieżącego roku, przepisy ustawy PIT nie zabierają przepisów dających podstawę do opodatkowania przekazanej wspólnikowi w naturze części majątku spółki. Dokonanej przez spółkę jawną na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu, udziału kapitałowego. Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej nie zostały bowiem w tej ustawie uregulowane. W przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania zwrotu wkładu przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo. Dochody z inwestycji kapitałowych. Rozliczymy w odrębnym zeznaniu. W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach podatnik ma obowiązek rozliczyć się na formularzu PIT 38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie, poza działalnością gospodarczą, przychody z wyżej wymienionego źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji, udziałów, jest przychód, kwota otrzymana ze sprzedaży, pomniejszana o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego zyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych. Projekt nowej matrycy VAT. Do Sejmu trafił projekt zakładający wprowadzenie nowej matrycy stawek podatku VAT. Nowy system ma być bardziej przejrzysty i jednolity. Aktualna wersja projektu zakłada, że w efekcie względem niektórych towarów obowiązywać będą niższe stawki VAT. Między innymi na takie towary jak na przykład owoce tropikalne i cytrusowe z 8% do 5%, pieczywo o terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni z 8% do 5%, wyroby ciastkarskie z 8% lub 23% w zależności do terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości do 5%. Część produktów będzie jednak obłożona wyższym podatkiem. Większość przepisów ma być w życie 1 stycznia 2020 roku. Odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku stanowi należność licencyjną. W roku z dnia 7 marca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że należności licencyjne w rozumieniu z artykułu 12 ust. 3 Polsko-Niemieckiej Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania obejmują wszelkiego rodzaju wypłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych a więc również odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku. W konsekwencji w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na rzecz zagranicznej spółki polski płatnik będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com PPT. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.